serdecznie witam. Agata Małucha z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Noc Biologów. Ze mną jest pani dr Ewa Nowacka-Ciari, która prowadziła dzisiaj budowanie świątyni życia, takie warsztaty. Czy mogłaby pani powiedzieć nam, na czym one polegały, co uczniowie mogli się z nich dowiedzieć? Przede wszystkim ten temat był związany z promocją zdrowia, którą oczywiście my tutaj na Wydziale Nauk Biologicznych również szerzymy. I uczniowie po prostu budowali świątynię życia. Świątynię życia, zamiennie świątynię zdrowia, jako że mieli przedstawioną świątynię w stylu greckim z 8 filarami. Każdy filar określał określony czynnik, który decyduje o zdrowiu, i poprzez taką prostą zabawę wypisywania na arkuszu słów, które kojarzą się ze zdrowiem, przyporządkowywali potem te słowa do określonych filarów. Był to swoisty również konkurs, dlatego że zespoły, które się tworzyły, po prostu zliczały, ile miały słów, które do określonego filaru pasowały, i czy te filary były w równym stopniu budowane we właściwych proporcjach, także właśnie do tego się sprowadzało to działanie. Super. Czy warsztaty cieszyły się powodzeniem wśród uczniów przybyłych tutaj? Z mojej perspektywy jak najbardziej, dlatego że przyszły osoby, które się zadeklarowały, aktywnie uczestniczyły w zajęciach, było trochę śmiechu, było zabawy. Myślę, że atmosfera, jaka panowała, raczej była sprzyjająca, także każdy poczuł się w optymalnym stanie emocjonalnym. Dobrze, a kto najczęściej przychodził właśnie na te warsztaty? Jaki był średnia wieku? No, kto był najbardziej zainteresowany? Grupy, które były tutaj tworzone, były przez uczniów szkoły gimnazjalnej przede wszystkim, chociaż były osoby również z poziomu szkół średnich, z liceów i z techników. Dobrze, czy warsztaty zostały już zamknięte, czy jeszcze można przyjść? Warsztaty już zostały zamknięte, także jesteśmy już po tych prezentacjach. Jeszcze przed wizytującymi jest mnóstwo atrakcji, także myślę, że mimo że z mojej strony, czy z naszej strony tutaj jest sprawa nieaktualna, propozycja już przeminęła, ale jest jeszcze dużo, dużo rzeczy do ciekawych do oglądnięcia, do uczestniczenia w tych spotkaniach. Czy uważa pani projekt za udany? Czy takie pomysły są dobrymi rozwiązaniami? Uważam, że jak najbardziej tak. Myślę, że ten projekt jednocześnie jest dla wszystkich dobrą zabawą, a przede wszystkim promuje nas, czyli Wydział Nauk Biologicznych. Myślę, że znajdą się wśród gości osoby, które do nas wrócą. Dobra, super, dziękuję bardzo. Naszym gościem była dr Ewa Nowacka-Ciari, Katedra Ochrony Przyrody, Warsztaty Budowa Świątyni Życia. Dziękuję bardzo.